Pora rozstać się z bolidem. Jeszcze najmniej przyjemna akcja, szczególnie jak ktoś się odzwyczaił od takich akcji. A mianowicie co? Tankowanie, proszę Państwa. To jest dramat. Trzeba podjechać i kilka stówek z kieszeni wylatuje na takie tankowanie. Ale to i tak nie to co patrol. 20 litrów na trasie, 50 w terenie. Tak jeszcze informacyjnie, jaki był przepał. No jeździłem po mieście głównie, nie? Na trasie nie byłem nawet raz, tylko ta moja traska taka co do miasta i z powrotem. 9,6 litra przy tym dwulitrowym silniku i przy tym rozmiarze fury. No i przy masie kierowcy, to trzeba brać pod uwagę. Efekta werwa, co to w ogóle jest? Które jest jakie? Tak, w moim kaszlaku B7 diesel. A, to też niby B7. A, bo te nowe oznaczenia, słuchajcie, dla mnie to jest nowość, bo ja tego kurnia jeszcze jak tankowałem, to nie miałem. I nie miałem wlewu w swoim poprzednim kaszlaku na diesla do AdBlue. A tutaj widzę, że jest wlew. I nie mogę się spierać, zatankowanie trwało szybciej niż ładowanie. Taka prawda. No i takie są brutalne fakty. Jeżeli Wam na tym zależy, to elektryk nie jest dla Was, a ja jestem w jedynce. Skorzystałem z okazji, bo rzadko bywam, wschodzi. Nie wiem, czy było, żeby parówki zmalały. Nie widzę, ale wieje, więc audio będzie słabe. Z tych dwóch BM-ek, które ostatnio miałem przyjemność od Odkryj Auto, polecane przeze mnie, bardzo dziękuję za udostępnienie furek, X5 i to cacuszko, to chyba bym wolał X5, tak bardziej tam się dyplomatycznie jeździło, że tak to oględnie ujmę. Co prawda nie było takich doznań, jeśli chodzi o przyspieszenie, bo masa była znacząco większa. To jakoś tak mi się dostojnie jeździło i przede wszystkim bardziej miękko niż tu, bo tutaj naprawdę to jest już dla zapaleńców fura, żeby z takim, wiecie, twardym jeździć. I szczerze powiem, że może na starość się do tych SUV-ów przekonam, bo te X5 jakoś tak na nie patrzę bardziej przychylnym okiem. Ale mnie tu atakują American Soul. No nie wiem, zobaczymy. Widzieliście, co mnie przywitało na zegarku, a potem gruntownie internet przeszukałem i zobaczcie, jakie propozycje są tutaj. O, są też na wjeździe takie wielkie banery American Soul. Chyba sobie to stestuję, ja cię nie chcę martwić, bo jest z barbecue, nie ma już żadnych dziwnych serów, które no, mojej miłości sobie nie zaskarbiły. A, tu przyjechała taka wielka ciężarówka, nie wiem, czy oni tu będą coś przeczyszczać. Czy tu bezpiecznie mogę parkować, czy raczej nie? Zapachy nie za specjalne. Nie powinni tego parkować pod restauracją, bo to nie zachęca. Czyszczenie separatorów. Fuj, smrdi. Dobry. Na miejscu. O, takie. Na miejscu. American Soul. To może. Nie dziś. Czy da się tutaj personalizuj? Dobra, chyba pójdę do kasy, będzie lepiej. Staw taki whisky Grandel, krążki cebulowe, kubek frytek, Pepsi w puszce. 42 zł. I czekamy. Krążki cebulowe wyglądają tak. Grandel wygląda tak i frytki wyglądają tak, a picie zawsze w puszce. Bez wątpienia to moje ulubione KFC, przysięgam. Chociaż ostatnio muszę powiedzieć, że testowałem w galerii Echo i też było dobre i ciepłe. Ale tutaj jest zawsze ciepłe i było wszystko super gorące. I smaczne. I teraz tak, czekajcie, zapracować muszę chwilę. I teraz tak, ten barbecue
Soul, American Soul, tak to się nazywa? Myślę, że ten ktoś tu będzie wyjeżdżał, ale widzę, że nie. Jest sosem barbecue, ale powiem wam, że nie jest takim zwykłym jak Grander. W Granderze jestem wielkim fanem, bo to mój ulubiony burger w KFC to właśnie Grander. A tutaj jest tak to zrobione, że to jest też bardzo dobry, też mi smakował. I te krążki cebulowe w miarę się z tym wszystkim godzą. I jest sos barbecue, ale taki, nazwałbym go whisky barbecue, bo jest wyczuwalny taki smaczek, który właśnie powiązany jest z sosem barbecue, gdzie jest dodatek whisky. Tak bym go właśnie nazwał. I tak będę ponawiał, bo było smaczne, strasznie wielka ta porcja. Przesadziłem chyba już tym wiadrem frytek. Aczkolwiek też mam wrażenie, że te wiadra, może nie z frytek, ale z kurczaka, to na pewno zmalały na przestrzeni ostatnich 25 lat. Trzeba by zajrzeć w archiwalne, chociaż ja nigdy tak nie kupuję tych kubełków, bo nie jestem fanem skrzydełek. Bardziej wolę, bo lubiłem jak były te takie części duże, gdzie było dużo panierki. I bardziej chyba w te stripsy też jestem zapatrzony. Dobra, muszę dojechać. Chyba tu pojadę, kurde, prosto, a to bym tutaj drugi raz na powrocie, nie, dobra, tutaj sobie jadę. Tak więc jak się zastanawiacie i się wybieracie, może same krążki cebulowe jakieś tak nie powalają. Też sobie wziąłem krążki cebulowe z sosem barbecue. I słuchajcie, w tym sosie barbecue już nie ma tego whisky, co jest dodawane w tych pudełeczkach. Tak więc to ten inny sos barbecue tylko i wyłącznie w tym Granderze. I mnie ta pozycja smakowała, ujęła i będę ją powtarzał. Szczególnie jak jest podana tak, jak dzisiaj była podana. Czyli gorące frytki, gorący burger, gorące krążki cebulowe i super zimna Pepsi Colka z puszki. A nie z tego... Bo z tego to jakoś nie przyswaja mój organizm. Tyle w kwestiach nowej oferty w KFC. Jak widzicie, nie wrzucam wam codziennie takiego kukurnia żarcia, no nie, chyba żeby były jakieś protesty, że słuchaj szafa, my nie wiemy co ty jesz, a to jest najbardziej ważna kwestia w naszym życiu. No to wtedy mogę wam każdą małą kanapeczkę, jaką tam sobie robię, wrzucić, nie? Ale no by mieliście takiego vloga, że było dużo żarcia. Ale to takie codzienne rzeczy, nie? Nic nadzwyczajnego. No jak się dzieje coś takiego, że wchodzi coś nowego, to ja chętnie mam motywację, żeby się wybrać i spróbować czegoś nowego. W takim wypadku gdzieś bym się tutaj zaparkował tak, żebym mógł dojechać wózkiem. Obiekt testowy dzisiaj powziąłem. Czekoladki o smaku wódki. Aż ciekaw jestem, jak to będzie smakowało. I tutaj brandy żubrówka z żurawinówką też. Nie słyszałem o czymś takim. No zobaczymy. Mega fanem się zrobiłem toniku, ale tej wersji zero. Jak zwykle, jak chcę go kupić, to nie ma, bo jest taki Kinley, ale jest też taki wersja zero. Wypite wszystko, fuck. Niby sensu większego nie ma, żeby to myć, bo zaraz znowu spadnie śnieg, ale już nie mogę tym syfem jeździć, naprawdę. Chociaż trochę, niech już się ta wiosna w końcu zrobi, to jest z tym syfem nie do ogarnięcia. Jeszcze może bym to uprał. Ostatnio testowałem odkurzacz taki samochodowy. I czemu nie odkurzam dywaników? Zimowa wersja jest nie do odkurzania, no, po prostu guma. Od razu pokazuję, to te chińskie, co sobie kupiłem. Z tego jakiegoś nowoczesnego materiału. No kurna, zarąbisty jest. Na początku byłem wkurzony, bo chciałem, żeby było z gumy. Ale teraz stwierdzam, że ten materiał no 1000 razy lepiej niż guma działa. Polecam. Linkowałem wam chyba u mnie w ekwipunku do tych wycieraczek. Naprawdę zajebiste.
niech se wyschną i chyba już odśnieżarka w tym roku się nie przyda.